Hej, 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 hej. Witam jak zwykle, niezwykle serdecznie, moi drodzy. Po przerwie, tutaj znowu ja, Orention. No jeszcze ciężko mi się gada. No wcześniej prawie nie mogłem z siebie wydusić głosu, jest znacznie lepiej. Dla zainteresowanych tak na wstępie powiem, że będę kontynuował Atom RPG. Kolejny odcinek, mam nadzieję, ukaże się jutro, najpóźniej pojutrze. Będę też kontynuował Czarnobylite, bo chciałbym pograć w tą grę. No tymczasem zagrajmy sobie Beautiful Desolation, to jest produkcja, jak widzieliśmy, studia The Brotherhood Games. Ja grałem w dwie poprzednie gry tego studia, w Stasis i w Kane. Kane jest seria na moim kanale, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to na pewno sobie znajdzie. Tą grą, którą mamy przed sobą, zainteresowałem się, ponieważ ona jest... To są te gry studia The Brotherhood, to są takie w konwencji przygodówki point and click, ale tutaj są realia postapokaliptyczne, nie? Stasis to był horror taki. Stasis i Kane to były horrory, można powiedzieć. A tutaj jest post-apo jeszcze z elementami RPG podobno. Jak widzicie, dopiero pierwsze uruchomienie, bo wcześniej nie bardzo miałem czas. Jak teraz pogram, to od razu nagram. OBS przechwyci wszystko. No i co? Zaczynamy, nie? Zaczynamy. Gra jest z 2020 roku, o ile dobrze pamiętam. O, a tutaj mamy Bone Totem, Follow our Next Game. To jest kontynuacja Stasis, o ile się nie mylę. Dobra, zobaczmy, co to tutaj jest, bo ja naprawdę, no, tylko do tego momentu, no w ogóle super jest to, to menu, nie? Takie... Bardzo z Falloutem mi się kojarzy, klasycznym, takie zardzewiałe i stylowe. Okej. Okay. Zacznijmy. Zawsze musi być ten pierwszy raz. No to fakt. To nie ulega wątpliwości. Jak będę harczał i kaszlał, to wybaczcie mi. No i cóż... Beautiful Desolation, to ja nie wiem, jak to, czy to powinienem w ogóle tłumaczyć, ale wydaje mi się, że coś na jakieś piękne spustoszenie, opuszczenie, chyba bardziej spustoszenie. Midgard? O nie, bo myślałem, że to chodzi o, o tego człowieka, który robił muzykę do klasycznych Falloutów. Ale to nie ten. Zastępcy producentów. No ciekaw jestem. W ogóle bardzo fajna jest ta wstawka taka. Jakiś taki bożek. Z łbem kozła, z czaszką kozła. No, ciekaw. Ciekawe, co to będzie za apokalipsa. Nie mam fioletowego pojęcia. Nie chciałem sobie psuć zabawy. No i co? Auto jedzie. O! Garbusek, stary dobry. Charlize, this is the last time. I'm not doing this again. I know, baby, I know. But Don's sick. He needs help. Yeah, but I've tried. I've tried so many times. He isn't interested in help. He's your brother, Mark. He's been through so much. Once he's sobered up, we can all talk. Wytrzeźwieje? Czy... Mark... I Don, tak? Don trzeźwieje? A tu kogoś widzimy chyba na tylnym siedzeniu. Ktoś tam śpi. To może ten Don? Podrzućmy go do izby wytrzeźwień, czyli jest pijany. Wiem, masz rację. No tak, no trzeba pomagać, bo to jest brat, nie? Tego. I know, you're right. It's just late, and I'm tired. He needs to know that we're here for him. He needs our compassion and support. He'll be safer with us. To jest brat Marka.
Potrzebuję pomocy specjalisty, no jestem tego samego zdania. Nie? Jakiegoś odwyku, terapii, nie wiem. Jeżeli tak często nadużywa tego alkoholu. The guy needs professional help. We can get him that help. I know it will be hard, but we can do this. I'm just glad he isn't out in this weather. Haven't seen a storm like this in ages. Jeez, this rain is bucketing down now. No to może włączmy radio, posłuchajmy. Can you turn the radio on? The traffic report should be on soon. What they are calling the storm of the decade. Reports are in of a complete grid shutdown in the city of Cape Town. Road closures are in effect all across the Atlantic seaboard. Stay tuned for a more detailed report at the top of the hour. Do you hear something? Like a low rumble. What is that? Mark? There's something in the sky! What the fuck? O matko przenajświętsza. O, jest tu coś, faktycznie, taki jakiś w kształcie trójkąta. Obcy może, może to... Apokalipsę spowodowali obcy, albo coś takiego. Syreny już wyją. No ciekawe, ciekawe. Zapowiada się fajnie. Bardzo fajnie są wykonane te przerywniki filmowe. Podobają mi się. Tak stylowo. No i co? O. Coś błysnęło i... A nie, jest. Jesteśmy. Już się obawiałem, że jakiś crash nastąpi. Kim my tutaj jesteśmy, że tak powiem? Co my tutaj mamy? Ekwipunek. Dezaktywowana siatkówka Agnata. Sprzedałem wszystko, co mogłem, żeby kupić to oko. Muszę tylko podłączyć je do jakiejś taniej baterii i można zabierać się do roboty. Mam nadzieję, że było warto. Ten przedmiot może zostać połączony. Przeciągnij na inny przedmiot w ekwipunku, ale nie mam nic innego. Palm top. Exis, jakiś system. Co tu jest? Ale fajne złącze takie. Przypomina mi trochę TVI. Interfejs urządzenia. Próba nawiązania połączenia zakończyła się niepowodzeniem. Brak map, konwersacji, brak wiadomości. Porozmawiaj z Donem. To prawdopodobnie jest Mark. Czyli co? Jednak chyba wszyscy przeżyli. Pomoc. Szybki zapis. O, F5. Szybki zapis. Bardzo fajnie. Przybliż rolka myszy. Oddal. O! Grill. Pokrywa... Grill pokrywa stara czarna sad. No jeszcze jestem nie do końca zdrowy. Auto marki Ford z dużym przebiegiem. Przydałoby mu się wizyta na myjni. No i co? Oko. Oko tu jest. Podnieś przednio. Ty. O, proszę. Stara dobra bateria R20. Kiedyś takie do latarek były, nie? I ważyła kilo 20, taka latarka bardzo poręczna. Ten przedmiot może zostać połączony. Przeciągnij na inny przedmiot w ekwipunku. Teraz nie robią już takich ogniw. Pamięta ktoś czasy, gdy ludzie polegali jeszcze na paliwach kopalnych i energii jądrowej? No ja pamiętam. Bo jesteśmy w tych czasach właśnie. Jak mam to zrobić? Puść to. Złap. A.
Połączono. Aktywowana siatkówka Agnata. Aktywowana. Tak. Działa bez zarzutu. Odzyskana siatkówka Agnata odblokuje dostęp z wyposażonym nominal na Penrose? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dziennik jeszcze tu mamy. Może tu coś znajdziemy. O, to ta Charlize, nie wiem jak to się przeczytać, to ona jechała z nami właśnie, tym garbuskiem, czyli uczestniczyła też w tym wypadku. Śledztwo. O, tu pewnie będą jakieś te... piny. A to jest to oko Agnata, nie? Czyli co ty... A nie, mamy. Penrose. Penrose? A, to jest ten trójkąt, co tam się na niebie pojawił. No dobra, wyjdzie w praniu. Na razie nie mam pojęcia, o co chodzi. Rozejrzyjmy się tu. Co to jest? Stara poobijana bryka. No ten garbusek. To moje stare auto? Wygląda na to, że ktoś nad nim pracuje. Widać ślady pracy blacharskiej. Znajduje się tu całkiem porządny zestaw narzędzi. Gotów wejść? Śmigłowiec Callan Tours. To jedyny sposób, aby się dostać na Penrose. Turyści pracą, kurczę, płacą krocie, aby udać się na wycieczkę wokół niego. Wokół Penrose czy wokół śmigłowca? Nie, no, zgrywam się, no wiadomo, że wokół Penrose. No śmigłowiec jak śmigłowiec, nie? O, kolejne oko. Czemu taki kursor? Don zwykł porzucać wszystko dookoła. Karta klucz Dona. No super. A tu coś jeszcze? A menu główne, dobra. Do czego ta karta nam się przyda? Don już za młodu źle wypadał na zdjęciach. No niefotogeniczny. Jest sporo takich ludzi, między innymi ja też do nich należę. Znaczy tym, nie? Chyba o to chodzi. Tania popękana wersalka ze skóry ekologicznej z mocną nutą zatęchłego dymu papierosowego. Co to neony? Świecący znak służy jako reklama Callan Tours, a więc tym teraz zajmuje się Don. Okej, okay. Tu coś jest. Tu coś jest. Do którego mam bliżej? Do tego. Automaty do gry. No, takie arkadowe. Don ma na wszystkich najwyższe wyniki i tak nie miałby ze mną szans w Pong. Pamiętam Ponga. Strzelało takimi strzałkami z uwiązaną linką i piłeczki się rozbijało na mniejsze, żeby nas nie uderzyła w głowę ta piłeczka i później jak już wszystkie się rozbiło na mniejsze, to mniejsze w ogóle całkiem. Na tym to polegało. Przewodnik TV. Krótka historia Penrose. Epizod pierwszy. Serial fabularny na podstawie prawdziwych zdarzeń opisujący to przełomowe odkrycie. Obejrzyj teraz. Jeszcze w tym tygodniu zmutowana linia. Ograniczenie wiekowe 2 do 21. Ale ten przedział, co? Od dwulatków do 20, czyli tak jakby dla dzieci, nie? Bo tam istnieją kraje, gdzie można, jest się uważanym za dorosłego po 21 roku życia. Muzyka Buck Gut z X-em, z jakimś tam. Uma, des, coś tam. Afrikanas. A, bo to jest RPA, rozumiem. To my jesteśmy gdzieś, bo tam było 10 lat później, był Kapsztad 1976, to my jesteśmy w latach 80. Dobra, zobaczmy, co to takiego jest. Jesteśmy w latach 80. To lata mojego dzieciństwa, moi drodzy. Ten years ago, our country was at war. Ah,
in the midst of our tribulation, like a gift from heaven, the Penrose appeared. An object of untold technological abundance that advanced civilization on all frontiers. Hunger and disease eradicated, energy mastered, and mortality conquered. But there are those who would oppose the might of Penrose Allied, dissenters who fear our progress and our power, who would see our world cast back down into turmoil and chaos. There is no place in the world for these heretics, and they will be crushed beneath the heel of the Agnate Boot as we march towards our great future. Jakiś taki mechaniczny głos tego lektora był, nie? Narratora. Czyli co? No, pojawiło się to coś 10 lat temu i zmieniło oblicze ludzkości, nie? To ten, nie wiem jak to nazwać, obiekt, monolit w kształcie tego trójkąta. To jest ten Penrose. Penrose. Kojarzy mi się to z... Ale czy to jest... Czy to obcy? Czy nawiązaliśmy kontakt z obcymi? Czy o co tu chodzi? Wiadomo, no Penrose mi się kojarzy z... Don Leslie. Kojarzy mi się to z Richardem Penrose. Richard Penrose bodajże, taki noblista, fizyk teoretyczny. On się zajmował się czasem też, między innymi. Coś mam wrażenie, że coś będzie do czynienia z tym. At least they have data boxes here. Z czasem. Może będziemy podróżować w czasie, a zobaczymy. No dawaj. No. No, coś mi się wydaje, że tu potrzebna będzie karta dana. No jest, użyto karta. Planowane wycieczki pilotów Kalan Tours. Zalogowano jako Dee Leslie. 13 marzec 1986. No to dobrze policzyłem. Nadchodzące rezerwacje brak. Pogoda. Należy spodziewać się dużych turbulencji. Przeczytaj wiadomości. Jedna. Do Leslie od Kalan. Czyli to Kalan to jest, podejrzewam, takie biuro jakby wycieczkowe, które świadczy usługi. Ludzie latają helikopterem i oglądają ten Penrose czy Penrose. 13 marzec. O, BBS jeszcze. Nie ma internetu. Jeszcze są BBS-y, skrzynki. Trzymać turystów z dala od Penrose przez następne 48 godzin. Jeszcze jeden bilet i wylatujesz. I sprawdzaj mojej cierpliwości, Leslie. Okej. Okay. Powiadom wszystkich pilotów. Uwaga, wysłane powiadomienie do wszystkich członków personelu lotniska. O kurczę, kabel przyłączeniowy, ale fajnie wygląda, co? Do tego, co mi się z tym, z DVI kojarzyło, złącza. Tu też jest takie starodawne. Może tu jeszcze będziemy coś przyłączali. Ale fajnie, no. Uwielbiam takie klimaty. I co teraz? Gdzie jest ten cały Don? Sypialnia Dona. Wygląda na to, że Don odpoczywa tu pomiędzy lotami. Materac, lampa i kilka pustych butelek. Nie nazwałbym tego pięciogwiazdkowym hotelem. Nowy cud świata. Współczesna zagadka. Doświadczenie Penrose odmieni twoje życie. Kto wypisuje te brednie? No i co teraz? Gdzie teraz? Nigdzie nie widać Dana. O, tu się coś zrobiło. No, chodźmy tu. Ale jak fajnie są te tła prerenderowane, przygotowane. Co? Tak szczegółowo, ale mi się podoba. Fargo Oil. Brian Fargo to twórca marki Fallout. Porozmawiaj z Donem. Marky. O kurczę. I wish you had called to let me know you were coming. I would have cleaned up a bit. Też kurczę takie jakby w formie Talking Headów z klasycznych Falloutów. Już mi się tu wszystko podoba, ja pierniczę.
Mikey, wiesz, że nie cierpię tej ksywki. You know I hate being called Marky. And you know that's why I do it. You look... Dlatego to robię. But a bit fit, yeah. But as long as I still fit in the chopper, it's all good. It's been what, 9, 10 years? Last time I saw you was... The funeral. Yes, yeah, right. So you're out of the chair, please. That's good. Leg brace. Helps with the pain. Itches like crazy, though. It looks good on you, eh? Makes you look like a superhero. Na pogrzebie to tak dobrze ja tam, bo... Psienie. Ostatnio widzieliśmy się na pogrzebie. Tak, ja, racja. Okej, okay, czyli... Przypuszczam, że ta Charlize, czy nie wiem jak tam to się wymawia, zginęła. A Mark dalej nosi jakąś ortezę. Na którymś pewnie z członków swojego ciała. Po tym wypadku przez 10 lat. Kurczę. A przecież Penrose pokonaliśmy nieśmiertelność. To nie mogą mu nowej nogi zrobić. Ciekawe kto to jest w ogóle. Bardzo jestem ciekawy co to, skąd ten Penrose się wziął. Potrzebuję twojej pomocy. I need your help, Tom. You in some sort of trouble? No, no, nothing like that. I have to get up to the Penrose. You're kidding, right? Not kidding, no. I need to get up there. And you're the only one I know I can do it. Why the hell do you need to get up to that thing? Ale oni mają fajny akcent. Ja nie jestem znawcą angielskiego, ale w RPA istnieje taki język Afrykanero, czy jakoś tak. I to jest takie... Taki pomieszanie angielskiego z różnymi plemiennymi językami. Myślę, że oni tutaj trochę go tak imitują tym akcentem takim ciekawym. Tak ciekawie wymawiają niektóre słowa. No dobra, masz wobec mnie dług. Powiedz mi tylko, czy jesteś w stanie mnie tam zabrać. Aha, dlaczego chcemy... Tak, dlaczego chcemy... Aj, bo się kurczę nie na tym koncentruję, co trzeba. Muszę się tam dostać, a jesteś jedną osobą. Co robisz, co nie? Aha, jest tu. Czemu do diabła musisz się tam dostać? Dobra. Oszukują nas. I've been doing some digging. That thing up there. It's not what they say it is. It's a big alien spaceship or something. What's up there that you need to see? That thing is huge. Where would we even go on it? There's something that it's growing around. Human tech. It's man-made. I've got the coordinates, I've got the photos. I've even got a military Agnet eye for the scanners up there. I just need someone who knows the air. Someone has been close to it. I run tours, little brother. We get too close and we get shot down. A to te notatki tam, co mieliśmy w dzienniku, plus to oko tego Agnata, to wszystko sobie przygotował Marki, żeby się tam, no nie wiem, coś chce tego użyć tam na tym Penrose całym. O, takie buty, że nas oszukują. A ten, to on twierdzi, że to jest jakiś statek obcych, tak? Okej, okay, czyli tak naprawdę to nie wszyscy wiedzą, czym jest dokładnie to Penrose, ten obiekt. Okej, okay, wiem, że potrafiłbyś podlecieć. Military pilot. You can get us close, you can get us onto it. Ach, shit, man. Okay, fine. If we do this, it has to be tonight. There's a storm warning. They evacuated the whole thing. There won't be any chopper patrols in this weather. Flying in a storm like that is suicide. Once we get up there, we'll only have a few minutes before someone figures it out. I only need to get a backup of the data. Once we get back, we can blow this whole thing wide open. Just tell me one thing. Why the Penrose? Why that thing? A to ja nie mam pojęcia. Kurczę, za czym to mam? Muszę dowiedzieć się, co to jest. Chcę dowiedzieć się, kto to tutaj sprowadził. Co to jest może najpierw? When the Penrose arrived, it changed everything. For everyone. I need to know. I need to know what it is. I co? Polecimy? Polecimy. Going dark. Love that, Kirk. I can't see anything, Miss Vane. Where is it? Don't worry, little brother. He's out there.
jest, jest. No ciekaw jestem, no to w jaki sposób to się komunikuje z ludźmi? Skoro tutaj tak do końca ani Mark, ani Don nie wiedzą, czym to tak naprawdę jest. Mark twierdzi, można by powiedzieć, że to jest stworzone przez ludzi. A Don tam coś mówił o tym, że to może być jakiś statek obcy. Intrygujące. No kurczę, ale lądowisko dla helikoptera. O kurczę, jaki ten. Jaki outfit z lat 80. O, i fryzura. No, ale wrócę do myśli. Lądowisko, właśnie. Dla śmigłowców wojskowych. To co, to obcy to zbudowali? A tu kurczę, jakieś takie płachty? Tam chyba my lecieć. Don pobiegł. O właśnie, plastikowe płachty. Jasnożółte płachty są śliskie od deszczu. To obcy raczej takiego, kurde, taniego plastiku by nie używali, co? Gdzie ten Don? Gdzie on poleci? O, tu jest. Oho. Tu jest sonda, tak? No. Czyli tutaj oko Agnata się przyda, tak? Kontrola bezpieczeństwo. Kontrola i bezpieczeństwo, tak. Kontrola to najwyższa forma zaufania. Znowu to potem przyłączę, takie fajne. Wyłączono protokoły bezpieczeństwa w celu konserwacji. Agnat 4454, seria 1.0. Funkcjonariusz służby Piotr Kuciubiński. A tam coś było, że współpracował, nie? Dywizja Brak Pan. Ciekawe, co to jest ten Agnat, nie? Może to było, może to jest taki robot, jak tam był na tym filmie, nie? O tym sojuszu z Penrose. Taki robot szedł przed frontem wojska i żołnierze mu salutowali. Tu coś jeszcze jest. Nic więcej tu nie ma, a w to może... O, ocean jest. Pod nami morskie fale uderzają ciemne skały z wielką siłą. Jakie to poetyckie. Ja to bym się chciał rozejrzeć tu jeszcze. No kurczę, no bo ta folia i lądowisko dla helikopterów to bardzo takie ludzkie technologie, nie? Nic nie ma, nic takiego szczególnie obcego. Ciężko stwierdzić, czy ta narośl jest efektem zamierzonych działań, czy też sama pojawiła się na powierzchni konstrukcji. Bardzo trudno jest mi orzec, czy to ptak, czy nosorożec. A co to tu jest? O kurcze. Jak satelita jakiś wygląda? Coś takiego? Nie ma żadnego opisu. No, to też wygląda na stworzone ludzką ręką, nie? Nacieki przypominające kości. Przedziwne stalagmity lśnią od wilgoci. Kładka jakaś, metalowa kładka, prowadzi do laboratoriów na wyższej platformie. To ciekawe. Połącz z terminalem. O, a tu chyba nam się przydadzą te... kody. Od pierwszego z góry. 8738. 8738. Nie działa, nie działa. 7734 w takim razie. 7734. A jest! Witaj, dyrektorze Walter Korman. No to takie nazwisko nie bardzo jakieś z innej planety, że tak powiem. Podłączono do Dromedaris Kolza 1.3 i tu jakiś IP chyba. 139.
10.00.3.139. Dorme Daris. Z templików rekord wersja. Przepraszam. Zarządzaj procedurą tworzenia kopii zapasowej. Zadaj dysk do bufera. Mówiłem, zrobię to szybko. Przygotuj dane. Przygotuj napęd. Przygotuj dysk. No jeszcze chwilę. Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej. I co? I co? Zrobiłem? Gdzie tu było? Tu. Muszę eksplorować. A jednak... Dobra, tu jest coś. A, Dan się przemieścił. Nawet nie zauważyłem. Nie Dan, tylko Don. Przepraszam. Tu coś jeszcze było. Muszę to zobaczyć. Skostniałe nacieki. A, tu jest taka kropka. Rozumiem. Na to trzeba najechać. Okej. Narośl nadaje temu miejscu niepokojącej pozaziemskiej atmosfery. Może o to chodzi komuś. Żeby wszyscy tak myśleli. Że to jakieś pozaziemskie jest. I co teraz? Tu już... A, tu coś jest. Podnieś dysk z... Aha, to tam włączyłem, a tu mi wyszedł, że tak powiem. Dysk z danymi z Penrose. O kurde. Halt! Do not move. Get onto the ground with your hands behind your head. Co to się, kurde... Agnat. To my mamy to, oko Agnata. Ale to jak... Tam na animacji wyglądało jak czworonożny zwierzak jakiś skaczący. Tu ma jakiś, kurczę, wyświetlacz. I to oko. I uszy. Wygląda trochę jak pies z jednym okiem cyklopa. Co on powiedział w ogóle? Stać, ani kroku dalej. Połóżcie się na ziemi i załóżcie ręce na głowę. Nie strzelaj, nie jesteśmy uzbrojeni. Zmuś nas. Przyszliśmy tylko zasięgnąć informacji. No, przypalimy Niemca. We are unarmed. We're just here for information. Control. Control, come in. We have two trespassers at Darisite. Over. Do you hear something? No i co? No zachowuje się jak pies, ten Agna. O kurde. I co? Złą odpowiedź wybrałem? Może powinienem wybrać nie strzelaj? Umarliśmy? Czy... Nie. Nie. O kurde, ale wszystko się zmieniło. Trochę. Nie ma przynajmniej tych żółtych płacht. Pies Ag... Co tu jest napisane? Pies Agnat. Autonomiczny czworonożny robot stoi bezczynnie. A dlaczego stoi bezczynnie? A, ja mogę przybliżyć. No faktycznie, pies Agnat. Ha, 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 ale fajne. Taki dogobot. Psobot. No i dokąd mam iść? Przepraszam. Co mam zrobić? Co mam... Nie, nie dziennik. Dziennik nie. Mój palm top. Co robić? Będziesz tak powtarzał pewnie teraz w nieskończoność. Eksplorować. Dobra, eksplorować. What the hell happened? Nie mam pojęcia, Mikey. Kamienna iglica. W środku oceanu pojawiła się pnąca się w górę konstrukcja. Dwa razy się trochę. Niefajnie wyszło. Tu coś jeszcze jest. O, jakiś pająk. Coś w rodzaju skanerów. Urządzenie wydaje warkoczący dźwięk i zdaje się odczytywać dane z otoczenia. Tu coś jeszcze jest? O, ten pies cały czas... O, tam coś jest. Ten pies... Piesobot cały czas się próbuje z kontrolą połączyć. Shit! Where's the chopper? Control.
Come in. Over. Gdzie się podział śmigłowiec? Nie mam pojęcia. Don, you okay? Holy shit, Mark. Look at this thing. Where the hell are we? Wiem tyle samo co ty. Musieliśmy stracić przytomność? Jesteśmy wciąż na Penrose. Wiem tyle samo co ty. Oh shit, Don. I know as much as you do. We are all the labs. And where the hell is the chopper? I'm gonna lose my job over this. Mr. Callan is gonna have my ass in a sling when he finds out. Kurczę, chłopie, teraz się przejmujesz chopperem? Czyli tym helikopterem? Tak, mamy w tej chwili większe problemy. Look around us, Don. I don't think your job is our biggest problem right now. Yeah, you're right. Okay, so what do we do? Radio someone for help? I'd rather keep our presence here under wraps for now. We need to get off the Penrose. Can you fly this thing? Yeah, it looks like a simple troop transport. Can't be too different from a Chinook. I'll know more once I'm inside. But yeah, if it flies, I can fly it. Chinook? Fajnie wypowiedział. Ten Chinook to ten taki największy helikopter transportowy, nie? Na świecie. Stworzony przez człowieka. Kłódka. Transportowiec jednostek wojskowych pojawił się w miejscu, gdzie przedtem znajdował się śmigłowiec Callan Tours. A to dlatego Dan pytał o helikopter, bo on tutaj był. Tu był wylądowany. Nie mogę skrolować mapy, szkoda. Mapa przesuwa się wraz z naszą postacią. Zakończyło się skanowanie. No, zobaczmy. Co tu z tego wyniknie? Skanowanie w toku. Ostrzeżenie wyładowano. Megawatów? Control. Kurde, co to się pojawiło? The holy shrine of Darius has been desecrated. Holy. Where are we? The human filth dares to address us while defiling the sanctorium of Darius. Accessing additional justice protocols. Ale fajne to jest, że najpierw mówi tym takim głosem zadętym, a później tam takim kobiecym. Śmiesznie to brzmi w ogóle. Fajnie, fajnie to jest zrobione. No kurde, podoba mi się ta gra coraz bardziej. Porucznik Teron. I on mówił coś Dariasa czy Dariusa, nie? A tam było coś w tym, jak się logowaliśmy, nie? Było coś takiego Darius czy Darias. Darias. No, zobaczymy. Niczego nie dotykaliśmy. Błagam, przebaczcie nam. Nie chcieliśmy wyrządzić żadnej szkody. Please, we did not mean any disrespect. Justice protocols loaded. Purging erroneous data. Willfully or unwitting, this thing of flesh has slathered its grime all over the most holy sanctuary. Its pleas for forgiveness are noted in a log for transcription to the record. Connecting to the record. New information has been added to the queue. Yet still, we are required to purge its unclean presence from this place. Initiating DNA scan. Please hold still. No, tak mi się podoba. Podobają te dwa rodzaje. Ale jak on jest uzbrojony, dopiero teraz zwróciłem uwagę tu, że ma takie kurde działo jakieś. Podoba mi się, no kurczę, te takie talking heady, no. Bardzo mi to przypomina klasyczne Fallouty. Powiedz, co się dzieje. What do you mean? Memory at capacity. Please defrag to free up memory. Unloading justice protocols. It may experience some slight discomfort as we drain the fluids from its foul human husk. It should be honored that its blood shall adorn Agnate armor as we carry out the will of Darius. No średnio, średnio to przyjemność i chluba, żeby na krew zdobiła pancerz Agnaty. Czy to też jest Agnat? No super. Czyli co, zabiją nas? Przebaczcie nam nasze przewinienie.
ale on jest... Wydaje mi się, że ma bardzo mało pojemną pamięć, bo ciągle musi coś tam defragmentować, coś tam wymieniać dane. Jak przystało na żołnierza, on nie jest zbyt mądry, co? Czy może ja nie chcę nikogo obrażać, nie? No, ale po to się idzie. Żołnierze są po to, żeby wykonywać rozkazy, nie myśleć. Okej, czy jest ktoś jeszcze, z kim moglibyśmy... Właśnie, zaprowadź mnie do starszego kogoś, ważniejszego. No, wait. Is there anyone else we can talk to? I can explain. We did not mean to come here. Prepare to execute kill command. Death is the only atonement for its crimes. There is no other way. DNA sequencing complete. Cancel kill command. The sweet task has no mutations. How strange. The Ascendancy will want to hear of this. Initiate contact with the Ascendancy. It is a lucky flesh set to have cheated death so narrowly. Captain Fisher, ready the transport and set course for the bulwark. Kurczę, jakieś nowe te się pojawiły. W ogóle mutacją właśnie. Czyli co, zeskanowano nas, okazało się, że nie jesteśmy zmutowani. I w ogóle wzniesieni właśnie. Co to za wzniesieni? Nie wiem teraz, bo widzę, że tu tylko jedną opcję dialogową można wybrać. Nie można później jak gdyby wrócić i wybrać drugiej. Co mnie bardziej obchodzi? Interesuje. Wzniesieni? Bastion? Wzniesieni. Wait, what is the ascendancy? Can we speak with them? Memory limit exceeded. Znowu. This noisy meat has tried my patience enough. Lieutenant Marais, bring the fat one and the Agnite dog. It can be used for spares. Z kogo będziecie mieli części zapasowe? Z grubasa czy z psa Agnata? Gdzieś nas zabrali. Kurczę, trochę wszystko się zmieniło jak gdyby, nie? Albo nas gdzieś zabrali na inną planetę. Chociaż ptaki są zupełnie ziemskie. Albo... się to nazwa Penrose nawiązuje do czasu. Richarda. Pana. Richarda. Zestrzelili nas. Zestrzelił nas jakiś robot. Oh my goodness. A już myślałem, że nas zabiorą do wzniesionych. Byłoby za proste, nie? I co? Okej, wczytało się. Dobra. Nowa częstotliwość Radia Dawn. F5. Zobaczymy, czy się zapisze. Utworzono zapis gry. Rozbity transportowiec wojskowy. Czy nieprędko znów gdzieś poleci? A gdzieś jest w ogóle Dan? Gdzie jest Don? Przepraszam, gdzie jest pies? Tu coś jest. Połącz z Don. Don Leslie, słyszysz mnie? Don Leslie, can you hear me? Don Leslie. Mark Leslie, Marky. I'm hurt, but I'm all in one piece. I'm by some sort of petty satellite. Can't make anything else out. Can't tell my position. I'm hurt, lacking out. Help. O kurczę, to się chyba nie dogadamy. Już po ciebie idę. Don, hold still. I'm on my way. No kurczę, tu coś jest. Przybliżmy sobie, bo te tła są takie ładne. Takie szczegółowe, ale ładna roślinność. Zdezelowany obóz zbudowano przy użyciu starych namiotów wojskowych i płóciennych. Łach. Huh.
Kurczę, to ja myślę, że my chyba jesteśmy w dalszym ciągu na Ziemi, tylko w innej epoce, że tak powiem. Coś tu jest. O kurczę. No cóż, moi drodzy, no czas mija. Myślę, że to na ten moment z mojej strony wszystko będzie. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. I cóż, zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam na Atom RPG jutro albo pojutrze. Myślę, że też może za dwa dni ukaże się następny odcinek też tutaj tej gry. Beautiful Desolation. A tymczasem cóż, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony mi czas. I trzymajcie się ciepło. Hej, hej.